O, dobrze, jest ustawione. Ostatnim, czy przedostatnim w sumie etapem tak naprawdę głośnika GDN20 przez 40 jest wklejenie układu, znaczy się, przepraszam, wklejenie zawieszenia górnego, mianowicie posmaruję sobie cały kosz głośnika za pomocą właśnie tutaj, w tym wypadku, kleju introligatorskiego CR. Koniecznie musi być CR, gdyż jest to klej do łączenia typowo pianki poliuretanowej. Nie może być niestety butapren, z tego względu, że może być problem przy samym odtwarzaniu. Poza tym też sam butapren ma to do siebie, że ma rozpuszczalniki, które reagują niestety z pianką poliuretanową, dlatego nie do końca zaleca się właśnie łączenie butaprenu i pianki. Jest to naprawdę złe połączenie. Jeszcze odrobinkę mi pozostało rozsmarować. Tutaj mi niestety troszeczkę, że tak powiem, wyskoczyło, ale to nic. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak docisnąć całe zawieszenie do kosza głośnika. Ładnie rozprowadzając sobie dookoła, zaraz to pokażę. O, aż nam klej wypłynie. To jest dobry dla nas znak, że połączenie będzie na tyle trwałe, że nic się tak naprawdę nie wydarzy i nie pozostaje nic innego, jak odczekać teraz około 12 godzin, aż nam wszystko ładnie się sklei, połączy, przywierze do samego kosza i będziemy się mogli cieszyć nowym, tak naprawdę, głośnikiem. Jeszcze oczywiście trzeba nadmienić, żeby sobie polutować kable do zwory głośnika. Sprawdzam, czy nie ociera mi nic. Jest bardzo dobrze, wszystko bardzo ładnie posklejane, nic mi nie ociera. Teraz sobie jedynie co wezmę, docisnę całość i czekam, aż wyschnie. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, pozostawienia łapkę w górę oraz komentarza.